Z mieszkaniami jest tak, że ta fluktuacja mieszkań i te decyzje o zakupie czy zmianie wynikają nie z kryzysu, ale często właśnie z tego, że się rodzina powiększa, z tego, że się rodzina pomniejsza, że są spadki, rozwody, różne sytuacje życiowe. Dlatego ta płynność, nawet jakby był wielki kryzys, to i tak będzie, może mniejsza, większa, ale no, ten rynek będzie cały czas pływał. Business Rider. Za kierownicą Daniel Siwiec. Na miejscu pasażera jego gość. W interesującej rozmowie o nieruchomościach, biznesie i życiu. Cześć, witajcie w nowym odcinku Business Ridera. Moim dzisiejszym gościem jest Katarzyna Szczęk-Adamczyk. Cześć wszystkim. Kasia jest osobą wyjątkową w Business Riderze, ponieważ Kasia wylicytowała na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy przejażdżkę właśnie samochodem, więc właśnie ją dokumentujemy. Ja z tego zobowiązania się wywiązuję. No, wcześniej nie mieliśmy okazji jakoś tam się spotkać, natomiast dzisiaj to już było parę miesięcy temu, ale no dzisiaj... No tak, to było w styczniu? Tak. A dzisiaj jestem w Lublinie? Tak. Daniela. I się wozimy. Udało nam się spotkać. I Kasia chciała ze mną porozmawiać. My już jesteśmy trochę po rozmowie, trochę już się poznaliśmy, trochę porozmawialiśmy. Natomiast są jeszcze rzeczy, o które Kasia chciała mnie zapytać. I w ogóle porozmawiać o tym, bo Kasia jest fliperką też. Tak. I już zrobiła parę flipów. W Krakowie. W Krakowie, tak, tylko Krakowie. No właśnie, i teraz od kiedy to robisz i powiedz, jak ci idzie. Wiesz co, no ja zaczęłam w marcu w tamtego roku, czyli 2019. Mhm. Od tamtej pory zrobiłam 5 pełnych flipów, czyli już po prostu są te zakończone inwestycje sprzedane. Mhm. W tym momencie jestem w trakcie 3 kolejnych. Jedna jest już na ukończeniu, 2 rozpoczynamy w sierpniu i mam jeszcze jedną sesję na koniec tego roku. Mhm. Także całkiem dobrze, zajmuję się już tylko i wyłącznie tym. Mhm. A co robiłaś wcześniej? Byłam księgową. Okej. Także ja skończyłam studia z finansów, z rachunkowości i przez w sumie 4 lata prawie pracowałam jako księgowa w Krakowie. No i później już wyszłam z tego i zajmuję się już teraz tylko i wyłącznie swoim biznesem i są to flipy. Mhm. Okej. Okay. I co, nie zamieniłabyś znowu tej pracy? Nie, zdecydowanie nie. Nie, teraz podziwiam w ogóle moją księgową, która ogarnia to wszystko, co się teraz dzieje w tym kraju, w aspektach tych wszystkich prawnych, księgowych i tak dalej. No i dwa, że też jest to, była to po prostu praca na etacie, tak? Więc no, ten sufit finansowy był bardzo nisko. Okej. No to właśnie, to jakie masz pytania do mnie? Mhm. Ja bym się chciała przede wszystkim dowiedzieć, jak u ciebie działa no cały ten flipowy biznes, tak? Mhm. Czyli jak z takiego flipa od czasu do czasu zrobić normalnie działającą firmę, która zarabia już w miarę regularnie i jest takim w miarę stabilnym dochodem. Mhm. No to przede wszystkim trzeba skupić się na jednej ważnej kompetencji albo działaniu jednym ważnym, czyli na pozyskiwaniu okazji. To jest w tym biznesie najważniejsze, czyli pozyskiwanie okazji jest kluczowe. I żeby móc to robić na pełny, w sensie zmaksymalizować ten czas na szukanie okazji, trzeba oddać inne rzeczy. Trzeba oddelegować totalnie wszystko inne, co robisz, co się dotyczy tego biznesu dookoła, jak na przykład jakieś takie sprawy urzędowe, jakieś takie sprawy, nie wiem jakie, takie, które zabierają czas, nie rozwijają ciebie, a po prostu kosztują czas, więc najlepiej sobie zatrudnić takiego asystenta, takiego albo pracownika, który będzie za ciebie, nie wiem, ogarniał remonty, czy woził jakieś rzeczy, czy jeździł z punktu A do punktu B, to co robisz pewnie, ale zajmuje dużo czasu, więc to najlepiej oddelegować, a skupić się na najbardziej intratnej kompetencji i na intratnej pracy, jak szukanie okazji. Wtedy jest szansa, że się tylko na tym skupisz i będziesz miała więcej okazji, niż masz pieniędzy i możliwości do kupienia. Więc to taka pierwsza rada. U mnie w tym biznesie pracują 3 osoby. Jest taka właśnie osoba od remontów, jest osoba, która jakby zarządza też tym całym działem i też wyszukuje okazję i jest typowa osoba tylko i wyłącznie do przesiewu i wyszukiwania okazji, tak żeby po prostu wszystko szło sprawnie, żeby można było jak najwięcej analizować ofert, składać ofert, rozmawiać z ludźmi, bo ten biznes robi się na mieszkaniach, a nie przy komputerze. Okej, dobra, a takie pytanie może na czasie, czy widzisz przyszłość w tym biznesie nadal? Czy jednak biorąc starasz... pod uwagę COVID-a, tak? Tak, dokładnie. Biorąc pod uwagę sytuację, która się teraz dzieje i zapowiadaną tak zwaną drugą falę i możliwy kolejny lockdown,
Czy widzisz dalej szanse w tym, w rozwijaniu tego i dalej twoje pieniądze pracują właśnie w nieruchomościach? Czy raczej zastanawiasz się, gdzie uciec? Ja właśnie ani złotówki nie wyciągnąłem z nieruchomości przez ten czas i dalej realnie inwestuję w mieszkania. Nawet teraz sobie część mieszkań zostawiam dla siebie. I ja uważam, że to jest biznes, który zawsze będzie działał, bo nawet jeżeli, nie wiem, coś by się stało z cenami, żeby lekko spadły w dół, tam te 5, tam parę procent, to tak naprawdę co to zmieni? Jak ktoś kupuje 20-30% poniżej wartości rynkowej, to dalej na tym biznesie zarobi, ten biznes jest bezpieczny. I nawet gdyby ceny spadały przez, nawet, to się nigdy nie zdarzyło, nigdy, że ceny spadały, nie wiem, 10 lat, to by był rynek dokładnie taki sam, jak rynek sprzedaży samochodów, czyli handlu samochodami. To jest rynek ze spadającymi cenami, czyli handlarze samochodów muszą kupić mega, mega tanio, żeby sprzedać drożej, ale też taniej niż w czasie, kiedy kupili. No tak. Więc na spadającym rynku też da się robić flipy i też da się zarabiać, po prostu trzeba będzie wtedy niżej kupować. I dopóki będzie obrót mieszkaniami, a obrót mieszkaniami jest najmniej zagrożony, najmniej wrażliwy na kryzys, bo jeżeli firmy mają problemy płynnościowe, to pierwsze co robią, to przestają inwestować, przestają się rozwijać, przestają tworzyć nowe oddziały, wynajmować biura i tak dalej. A z mieszkaniami jest tak, że ta fluktuacja mieszkań i te decyzje o zakupie czy zmianie wynikają nie z kryzysu, ale często właśnie z tego, że się rodzina powiększa, z tego, że się rodzina pomniejsza, że są spadki, rozwody, różne sytuacje życiowe, które są mniej zależne od kryzysu niż rozwój firmy. Dlatego ta płynność, nawet jakby był wielki kryzys, to i tak będzie, może mniejsza, większa, ale no, ten rynek będzie cały czas pływał. Biznes Rider. Okej, a w tym momencie inwestowałbyś bardziej mieszkania mniejsze, czyli tak jak wszyscy mówią, szybciej sprzedawalne, czy nie wiem, jakieś apartamenty, powiedzmy premium? Zależy od miasta, bo te apartamenty premium mają sens tylko właśnie w miastach, gdzie tam jest na nie rynek, no na przykład Kraków, tak, czy Warszawa, to ma to jeszcze sens, ale niezależnie od tego miasta, zawsze najbezpieczniejsze są mieszkania mniejsze, takie w okolicach 50 metrów, które są płynne. One są po prostu najbardziej bezpieczne i one zawsze będą zabezpieczały twój kapitał, bo nieważne, czy będzie dobra sytuacja, czy zła, takie mieszkania zawsze będą miały, no, na nie będzie popyt. Okej, okay, a jesteś też deweloperem, więc pytanie, czy zaczynałbyś teraz, gdybyś miał teraz decydować, to zaczynałbyś teraz inwestycje deweloperskie w tym momencie, czyli zakup działki i projektowanie jakichś oczywiście większych tematów, nie budowanie tam dwóch bliźniaków, tylko mam na myśli jakieś osiedla, czy to mieszkaniowe, czy poza miastem jakieś osiedla domów jednorodzinnych. Teraz na pewno bym, jak najbardziej tak, i też to robię, ale teraz robię to o wiele bardziej przemyślanie i bezpiecznie, czyli nie nastawiałbym się na to, że robię to totalnie bez pieniędzy, o wiele większy bufor finansowy bym sobie zachował i miał plan A, B i C, na wypadek gdyby coś się nie spięło, czy finansowanie, czy sprzedaż by się nie spięła, wchodziłbym tylko wtedy, kiedy ten projekt nie jest większy ode mnie. Czyli nie robiłbym czegoś takiego, że o, dobra, nigdy nie budowałem, to teraz zrobię sobie osiedle, nie mam pieniędzy, ale jakoś tam się uda, tylko raczej bym wchodził w to wtedy, kiedy mam zapewniony plan A, B, C, D i niezależnie od tego, co się wydarzy, mam zorganizowane finansowanie, bezpieczeństwo i jakby, czy nawet jakby stanęła sprzedaż tych mieszkań na 2 lata, to i tak mnie to nie położy. Jak takie są kryteria, no to można bezpiecznie budować, tak? Jeżeli ktoś, nazwijmy to, zapożycza się na wkład własny, to wtedy może, jeżeli będzie miał jakikolwiek problem na tej budowie, to może sobie nie dać rady, żeby dofinansować, dokapitalizować to. Więc coś, czego nie przewidzi, może go później pogrążyć, więc to jest tylko wtedy, czyli robić jedną budowę, a nie trzy na przykład, tak? Czyli kredyt inwestycyjny tak, ale z sensownym wkładem własnym. Albo z backupem, czyli z planem B, czyli na przykład inwestor, który jest takim backupem, który mówi, okej, okay, ja ci udzielę finansowania, ale na przykład to nie będzie tanio, ale jestem w pogotowie, tak, na przykład. Okej. Okay. Czyli po prostu robimy rzeczy bezpieczniej, etapowo jak najwięcej, żeby nie było sytuacji, w której, nie wiem, ktoś się porwie na coś dużego, a później rynek to zweryfikuje. Czyli lepiej małą łyżką, dłużej trochę niech to zajmie, ale będzie to bezpieczniejsze. Okej, czyli dla ludzi, którzy mają jakiś tam, powiedzmy, kapitał finansowy, pieniądze leżą na koncie, powiedziałbyś, tak, kup dzisiaj mieszkanie i
Twoje pieniądze będą bezpieczne? Tak. Że, umówmy się tak, że biorąc pod uwagę, nie wiem, wszystkie scenariusze, nawet te najcenniejsze, to nigdy nie jest tak, że pieniądze gdziekolwiek są bezpieczne. No jasne, zawsze jest jakieś ryzyko. Tak, natomiast jeżeli miałbym pytać, to jest jedno z bezpieczniejszych możliwości, żeby ulokować swoje środki. Jedno z bezpieczniejszych metod. Uważam, że nawet bezpieczniejszy niż na koncie w banku, ponieważ na koncie w banku pieniądze tracą na wartości, a w mieszkaniu to jest dobro, które jest miernikiem tej wartości często, czyli ono rośnie na wartości z czasem, jeżeli pieniądz straci, tak naprawdę. Okay. Jeżeli pieniądz straci, to mieszkanie utrzymuje tą wartość cały czas i długoterminowo ono będzie wiele, wiele lepsze niż gotówka, plus dodatkowo trzyma, może przynosić pożytki, czyli możesz je wynająć. A pieniądze na koncie nie wynajmiesz, możesz mieć kasę z lokaty, ale co to za pieniądze teraz. Dlatego moim zdaniem ja inwestuję w swoje flipy, czyli cały czas kupuję mieszkania, ale też inwestuję w flipy moich absolwentów, Fundusz Siwiec Kapital, inwestuję właśnie we flipy osób, które ja przeszkoliłem, więc cały czas ten biznes jest, kręci się i są zarówno zwykłe okazje, jak i mega okazje. Ja się skupiam na tych największych okazjach. A widzisz teraz więcej okazji niż było to 3, 4, 5 miesięcy temu? Nie, widzę podobnie. Widzę podobnie. Nie jest lepiej na pewno. Wydawało mi się, że tutaj po lockdownie będzie trochę jakiś taki, grzyby podeszły wyskoczą. Nie jest tak. Może jeszcze będą. Ja się liczę z tym. Natomiast jeśli będą, to będzie bardziej powoli efekt, a nie nagle, że tam wyskoczy 100 ofert nagle i 100 okazji. Raczej to będzie powolny proces. Uważam, że ten rynek będzie istniał i będzie działał i nie widzę dzisiaj na alternatywy do czegoś bardziej bezpiecznego, co jeszcze daje pożytki niż właśnie mieszkania, nie tylko nieruchomości, ale też mieszkania. Dobra, a widzisz okazję tutaj dla osób, które kompletnie nie zajmowały się tematem nieruchomości i widzą, że biznes flipowy przynosi jakieś większe pieniądze? Czy widzisz dla nich taką miejsce na rynku w tym momencie, w jakichś, dajmy na to, dużych miastach, żeby teraz zacząć i teraz wejść? No pewnie, że tak. Ja myślę, że najlepszy moment, żeby wejść, jest zawsze tu i teraz, bo osoba, która jest dobra, która da z siebie wszystko, ma determinację, zdobędzie wiedzę, tak? Od kogoś ją zdobędzie i ma determinację, to prędzej pokona taką osobę doświadczoną, która już jest jakby w pewnym sensie zepsuta swoimi nawykami i jest osobą, która jakby nie myśli, jak coś nowego wymyślić, jakiś nowy schemat, nie szuka nowych rozwiązań. I żeby znaleźć flipa, to nie jest jakieś rozpychanie się, to po prostu wystarczy znaleźć jedną okazję. Tak? A jak w Lublinie jest 100 tysięcy mieszkań, to nie jest takie trudne, żeby jedną okazję wyrywać się na dobrą sprawę. I dużo osób też jakby się powystraszało, pochowali się, jakby wyszli z rynku tak naprawdę, więc jakby konkurencja jest trochę mniejsza. No ja uważam, że jak ktoś jest dobry, to zawsze się odnajdzie, nawet jak wchodzi na rynek. Jak ja otwierałem swoje biuro nieruchomości 10 lat temu, to mi mówili, po co tu kolejne biuro nieruchomości, już jest 50 biur nieruchomości i nie wiem po co kolejne, tak? A teraz jest biur, nie wiem, koło 100. I dalej moje biuro funkcjonuje, istnieje, ma się dobrze, tylko dlatego, że po prostu dostarczę lepszą jakość niż inni, tak? I było w stanie się utrzymać. Tak samo jest z fliperami. Jeżeli fliper będzie dobry, to nawet jeżeli konkurencja będzie dwa razy lepsza, większa niż jest teraz, to i tak się odnajdzie. Jak będzie słaby, to nawet jak konkurencja nie będzie konkurencji, to i tak nie da sobie rady. No tak, no bo dużo osób myśli, że jest to taki biznes prosty, no nie? No jaka filozofia, kupić i sprzedać drożej, jak w każdym handlu. Nie jest w pewnym sensie prosty, ale tak? Ja tak na początku też myślałam, zwłaszcza, że pierwszy flip poszedł mi książkowo, no nie? Naprawdę było wszystko było mega łatwe. I wtedy myślę, kurde, no z czego tu szkolić w ogóle, nie? Że to jest naprawdę proste, ale jednak kolejne tematy, które się trafiały i kolejne mieszkania pokazywały, że naprawdę na każdym kroku można się potknąć i ważne jest, żeby najpierw się czegoś dowiedzieć, a później po prostu zacząć to robić. Nie, bo można kupić mieszkanie okazyjnie i jakby wszystko pójdzie jakby jak spadka, a może być tak, że po prostu na pierwszym nie masz tej wiedzy, nie zawstydzisz się odpowiednio, nie przemyślisz pewnych rzeczy, nie weźmiesz wiedzy i doświadczenia innych, tylko od razu popełnisz błąd, za który zapłacisz adekwatnie do wartości nieruchomości, tak? Dlatego nie warto na tym oszczędzać. No dobra.
dobra. A ile zarobiłaś na tych swoich mieszkaniach? Jak ci to poszło? No w tym momencie, po tych 5 już zakończonych transakcjach, no to średni nasz zysk to jest około 42 tysiące netto. Mhm. Mhm. Super. Czyli tak to mniej więcej wychodzi. Teraz mam takie mieszkanie, na którym mam ochotę zrobić swój rekord. Mhm. Mam nadzieję na ponad stówkę, ale no to zobaczymy, jak pójdzie sprzedaż. No nie, jest mam dużą marżę, mhm. więc zobaczymy. Okay. Też prościej mi się sprzedaje mieszkania, gdzie wiem, że wszystko, jeśli chodzi o remont, jest zrobione dobrze. Bo miałam na przykład takie jedno mieszkanie, które jak się przyglądnąłeś, to się technicznie było zrobione ok, ale tak detale były niedopracowane przez ekipę. Okej, okay, ale to był twój problem bardziej w twojej głowie? To był problem dla mnie. No dokładnie, właśnie. Bo ja wiedziałam, że to nie jest do końca tak, jak powinno być tak. i jakbym chciała, żeby było. Więc jak już przychodziłam na to mieszkanie, już widziałam to po prostu przed tym spotkaniem z klientem, to już miałam w głowie, że Jezus, na pewno zwróci na to uwagę, że nie wiem, ta listwa przypodłogowa jest nie tak położona jak idealnie, jak powinna być. A klient tego nie widział? No nie widział, bo ludzie nie zwracają uwagi na takie detale. Nawet miałam taką sytuację, gdzie klient nie sprawdził księgi wieczystej, gdzieś jeszcze ja nie byłam zaktualizowana po prostu jako właściciel i to dopiero wyszło na akcie notarialnej, był wielce zdziwiony, a dzwonił do mnie, czy zostawię mu mydelniczkę w mieszkaniu, więc ludzie nie zwracają kompletnie uwagi na to co niego, nam się wydaje. Tak, to było dla niego ważniejsze, tak? A jakbyś myślała sobie, co jest dla niego ważne, to byś powiedziała właśnie to. Tak, ja właśnie na przykład zastanawiałam się, kurczę, jeszcze nie ma tego zaktualizowanego, na pewno będzie problem, trzeba będzie mówić całą historię, dlaczego tak jest. Kontrola prędkości, bo to są osoby, bo to są osoby, które kupują to mieszkanie pierwszy raz i no nie wiedzą, jak działa cała papierologia. Tak, no nie? Tak, dlatego właśnie jest wiele tych mitów dotyczących flipów i handlu mieszkaniami i wiele takich negatywnych właśnie przekonań, które blokują właśnie osoby, które chcą wejść w ten biznes, że trzeba mieć jakieś wielkie pieniądze, trzeba mieć doświadczenie, trzeba mieć od razu na dzień dobry 30 lat, żeby się w ogóle tym zająć. Sam myślałem, jak wchodziłem w tą branżę, że no kto kupi od 22-latka mieszkanie? Mhm. A to się okazuje, że ja dzisiaj widzę 22-latków, którzy wchodzą w deweloperkę i sobie radzą, tak? I budują domy, tak? Więc to są tylko takie gdzieś tam w głowie ograniczające przekonania, które trzeba pozbyć. No, ja dzisiaj widzę, że mam ludzi, których wyszkoliłem, co mają 18-20 lat i oni wchodzą na rynek, wyszukują okazję i je po prostu kupują. I to jest super. Ja jakbym na przykład miała tą wiedzę 10 lat temu, ja mam teraz 26 lat, to no to kurczę, to gdzie teraz bym była, kiedy tak. wtedy zaczął, no nie? No właśnie, więc, tak. Więc osoby, które teraz mają tam po kilkanaście lat i już się tym interesują, są o wiele dalej w swoim w ogóle rozwoju mentalnym niż my, no nie? Tak, no ale to w takich czasach się wychowaliśmy, więc nie ma co teraz tego żałować. No to jakby ja się cieszę, że no dzisiaj to jest, tak? I że jest dostęp do tego, jest dużo więcej wiedzy, dużo więcej edukacji. No tak samo nasi rodzice mieli dużo trudniej, tak? W swoich czasach z dostępem do takiej wiedzy, a już na pewno jak robić biznes, to nikt o tym nie mówił, tak? No teraz ile rzeczy możesz dowiedzieć się za darmo, no nie? Na przykład z twojego kanału, tak. gdzie po prostu wejdziesz sobie na YouTube'a, wpiszesz jak robić flipy i wyskoczy ci kilkadziesiąt filmików, kiedy wszystkie je obejrzysz i wypiszesz swoje wnioski i zaczniesz działać, no to masz tak naprawdę sprawdzoną receptę na biznes. Tak, tam wszystkiego nie ma oczywiście, bo ja dużo rzeczy reglamentuję i jakby nie podaję wielu rzeczy, no bo to było nieuczciwe w stosunku do osób, które były na moich warsztatach. A miałem też jakąś taką osobę, która cały mój kanał obejrzała 3 razy i miała z tego chyba ze 2 zeszyty notatek, nie? I jakby wtedy ja taką osobę bym zawiódł na moich warsztatach, jakby przyjechała i by się... No tak, dokładnie. I by wszystko, to... było, wszystko by było na YouTubie, więc jakby nie mogę dopuścić do tego, żeby wszystko było. Ja tam daję dużo serca i dużo wiedzy, natomiast jest tego jeszcze więcej, nie? To też pogadaliśmy sobie trochę wcześniej, no to myślę, że dowiedziałaś się dużo więcej niż na moim kanale, prawda? Na pewno, to na pewno. Jeśli ktoś chce znać już takie konkretne szczegóły, i chcę mieć na tacy podane wszystkie tak. rozwiązania, które można tutaj zastosować, to jak najbardziej warto się tak. wybrać po prostu na takie szkolenie, bo tak naprawdę cena tego, odrobisz to na pierwszym flipie, tak. no nie? Pierwszy tak. flip ci zrekompensuje wszystko, co wydasz na wiedzę, a później już tylko zarabiasz i dochodzisz do tego szybciej, niż miałbyś te rozwiązania wypróbowywać na sobie. Tak, dokładnie. I dochodzić do tego tak naprawdę pewnie latami. Tak, no to prób i błędów, tak? No czasem wystarczy jedna iskra, która ci pokaże, że ej, to jest możliwe w ogóle, a ktoś na to nie wpadnie przez 2, 3, 5 lat, tak? I to jest czasem warte tego, że ktoś ci otworzy oczy, powie wow, to tak można robić i teraz i od razu wchodzisz w ten schemat, jakby był twój po prostu. I ja na przykład sam też
ucząc się i widząc, jakie to daje efekty ludziom, sam też nauczyłem się, że warto po prostu kupować w innych branżach, jak też mam biznesy, kupować wiedzę, płacić za to ludziom, którzy tam są i na tym nie oszczędzać, bo to jest oszczędność, która droga kosztuje po prostu. No tak, to zaprowadza cię tam, gdzie chcesz być tak. O wiele, wiele szybciej, gdzie później możesz te pieniądze po prostu wydać na coś innego niż na uczenie się jakiejś jednej rzeczy przez kilka miesięcy, którą możesz za stosunkowo niską kwotę kupić i dowiedzieć się tego o wiele szybciej. Dokładnie. Kasia, nasza przyjaźń dobiega końca. Ja ci dziękuję bardzo za tą fajną rozmowę i dziękuję ci, że jakby licytowałaś tak bardzo, bardzo walecznie tą aukcję, bo tam było blisko 4000 przekazane przez ciebie na Wielką Orkiestrę, także dzięki wielkie i na pewno to był fajny gest z twojej strony. Ja z miłą chęcią się też przejechałem z tobą. Także piąteczka. Dzięki za spotkanie. Trzymaj się. I pozdrawiamy wszystkich, zachęcamy do inwestowania.